Wszystkim cześć. To znowu Amajui, dalszy ciąg. Dobra. Okej, pamiętam tą mapę. Żeby przejść tutaj, będziemy musieli naokoło iść. Tędy, potem tędy. Tak, tutaj są specjalne pola, które blokują lot. Jakż gdyby nie to, to runner i niebieski chłopiec mogliby przelecieć od razu do wyjścia. Z jakiegoś powodu po prostu jest magiczna bariera. Dobra. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Są gdzieś przeciwnicy? Nie. To tak, Ior. Zbadaj tutaj. Mikiu, zbadaj tutaj. Tak. Przywołajmy Karynę tutaj. Może nam powie coś. O, właśnie. Punkt do kopania. Tego szukałem. Ale szukałem do kamienia. Kisnir. Nic tu nie ma, super. Tak, co to jest za wynaturzenie? Pioruny, czyli Runry, Karyna trochę z tyłu będzie. Toxic Bite, coś jeszcze ma? Rampage. Okej, czyli nie podchodzić do tego, bo atakuje chyba dookoła siebie. Bardzo mocno. To jest jakaś hydra właśnie. Range 3. Czyli atakuje również na odległość. Ma Intimidate. Ferocity. Dużo siły, mało resistance. Chcemy go atakować na dużą odległość. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj chcemy ustawić Runry. Dobra. Tak. Niebieski chłopiec. Super. Idziemy poza limit. Dobra, możemy poczekać jedną turę. I odeślemy chłopca, bo jest niepotrzebny na nich. Wszyscy mają odporność na ice. Tylko przysłałem go, żeby zająć teren. Chociaż Karynę też możemy odesłać. Będzie szybciej niż go próbować przetransportować z powrotem. Dobra. Dobra, pomyślmy to. Dobra, wiecie co? Zjemy jedną turę przekroczenia limitu, ale nie będzie z tym problemu, bo najpierw poruszymy wszystko, co potrzebujemy. I teraz Runry. Dobra. Valve to. Może nawet przy dobrych wiatrach to ściągniemy do siebie. Ior ma łeb na karku. Jak Ior to przyrządzi, to będzie dobre. No nie wiem. Jeżeli mam stawiać pomiędzy tymi ohydnymi czymiś, a jej mieczem, to stawiałbym na hydrę. Dobra. Ile ma ruchu?
5. Okej, okay. Tego nie spojrzałem. Może nam zjeść Ranri. Ale cóż, to jest poświęcenie, na które jestem gotów. Może nie zje. Jeżeli nie zje Ranri, to będzie w idealnej pozycji, żeby dostać w pierdziel od wszystkich. Prawie wszystkich. Świetnie. Dobra. Możemy wycofać Ranri. Wtedy będą zmuszeni atakować Fiję. Ale nie. O, tutaj trochę za ciasno się zrobi. Dobra, ty chłopczyku, tobie podziękujemy. Tutaj nic nie zrobisz. Jak z ich odpornością na ogień? Okej. Dobra. Ciebie również podziękujemy. Dobra, walmy na razie wszystkim, co mamy. Chociaż tak, oni odpowiedzą nam również ogniem. 33, raz uberwiesz. Aj, to jest dark. Nie chcemy tego robić. Gdybyśmy mieli dwóch Yuiki obok, to okej, okay, można by to zrobić. Ale bez obsłony lepiej nie. Dobra, jak sobie twój miecz poradzi? Jako tako. Zachowajmy to na koniec. Najpierw Ranri. Jako tak. To na razie nie będzie ci potrzebne Drain. To może Magic Resist. Wejścia 4. To powinien być magiczny atak, prawda? Nie, to jest fizyczny. Dobra, to Magic Resist na nic się nie przyda. Weź Drain. I może leczenie. Dobra, spróbuj się tym wyleczyć, na ile będziesz w stanie. To ci nie pomoże. Dobra. Leczył Fia. Dobra, Kisnir, ty masz ten skill, że masz plus 10 ataku przeciwko bossom. Dajmy tobie... Tak, może zamień się na razie... Nie, ruszyłaś. Szkoda, że nie mamy drugiego Night Medal. Przydałby się. Dobra, weź Veteran Ring. I wykoś to, na ile będziesz w stanie. I rób uniki, proszę cię. Dobra, to były ładne obrażenia. W ostatniej turze to zabiję. Twisting Blade. Szanujmy manę. Będziemy mieli kilka ataków w tej turze. O, ładnie. Ładnie. To jest Ranri właśnie. 300% normy. Yuiki robią w tej grze prawdziwą robotę. Okej, dobra, on użył ataku obszarowego. Coś, czego mieliśmy uważać. Dobra. To chce zgarnąć ekspy. Kisnir. Ty spróbuj zgarnąć ekspy. Tobie brakuje najwięcej. Nie dla ciebie. Dobra, Majki. Jeżeli tego nie zabijesz, to dostaniesz srogi w pierdziel, więc postaraj się. Ha!
Dobra. Dobra, tak, musimy się trochę podleczyć. Ior na szczęście jest w dobrym stanie. Może szarżować. Ranri, zwolnij to miejsce. Ponieważ przyda nam się tu wsparcie Karyny. Częściowo Karyny. Dobra. Kogo bardziej chcemy podleczyć? Chyba Kisnir, bo ona będzie walczyć z przodu. No i dobra. Dobra. Skasuj to, Karyna. Zabraknie 3 znowu punktów życia. A nie, szkielety idą. Dobra. Możesz to skasować? Nie do końca. Masz 3, 25 razy 3. To 75, dobra. Nie, jednak możesz to skasować. To skasuj. Dobra, co to robiło? FS minus 2, spoko. Karyna sobie da z tym radę. Zdziel go przez łeb, po prostu. Chcemy to złapać? Nie. Ranri, Ranri. Przemieść się tutaj, żeby móc ich ostrzelać w następnej turze. Ior. Te nietoperze są wkurzające. Mają bardzo dużo evasion. Ciężko będzie ich strącać. Ponadto ich atak ma range 4. Range 3, range 4. Co prawda nie zadają zbyt dużych obrażeń, ale będą nas truć. Jest ich tutaj dużo. Dobra, więc z tym będzie trochę problemów. Macie odporność na lód? Nie. Dobra, więc niebieski chłopczyk troszkę będzie mógł z tym pomóc. Dobra, ale Ior. Broń tutaj przejścia. Kisnir idzie do przodu. Mikiu też powoli. Daj z siebie wszystko, Ior. Nie oszczędzamy na szkieletach. No, prawie za jednym ciosem. Super. Jedna zgniła kupa gości mnie. Dobra. Kryta. Walnij kryta. Na 36% szans na kryta. Dobra. Podlecz Mikiu. Tak, Karyna. Zajmij to. Tobie skasowaliśmy skilla Cyclone. Weź to z powrotem i wciągnij tego gościa. Subcio. Tak, to niestety wymaga burrow, chyba żeby się po tym poruszać. Więc na razie na to nie wyjdziemy. Dobra. Chcemy szarżować Iorem. Szarżujmy. Dobra. Na szczęście Ior jest odporny na Dark.
to za dużo obrażeń mu nie będzie zadawać, ale będzie go truć. Jest wkurzające. Dobra, wyłączmy tę animację. Tak, już otruty. Dobra. Ponadto to pomieszczenie jest bardzo duże i nie będziemy mogli zająć go przez dłuższy czas. Karina, możesz się dostać tutaj, możesz. Ekstra. Co tu może się jeszcze przemieścić? Chyba nic więcej. Mikiu, chodź tutaj, będziesz strzelać do tego. A ty pomożesz Mikiu celować. Dobra, idealnie by było, jakby zaczęły te nietoperze się schodzić tutaj. Tutaj będziemy wykańczać po kolei. A, jeszcze mają ten atak obszarowy, zapomniałem. To jest podwójnie wkurzające. Okej, zapomniałem cię napompować maną. Trudno, będziesz musiała strzelać. Ta, Ranri. Czy cyklon ma większą szansę trafienia? Nie. Bristling Blade. O, okej. Nie są odporni na Thunder. Spróbuj się z niego wyleczyć. Super. Dobra. Reszta drużyny do przodu. Ior. Kisnir. Fia. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Podejdziesz tutaj, ale musisz mieć obstawę. Karyny. Dobra. Przywołajmy niebieskiego. Powinien nieźle sobie radzić z tymi czymś. 64% szansy, ale lepsze to niż nic. Nieźle. Dobra. Dobra, broń się. Chyba niedługo wyślemy z powrotem Ranri. Chciałem, żeby jeszcze uleczyła Fije, tak? Mikiu, wysadź to w powietrze. Dobra. Teraz tak, Ior może szarżować. Trochę za ciasno się tutaj zrobiło. Ty, możesz to wystrzelić? Super. Tak, Kisnir, też szarżuj do przodu. Karyny może jednak nie potrzebujemy na razie. Podejdź tutaj, dobra. Dobra. Niebieściutki, podejdziesz tutaj bliżej, żeby nas osłaniać i będziesz pilnował, żeby nam nie zajęli pomieszczenia. Ranri, uleć czmajki. Kisnir. Potki, okej. O, punkt leczenia, fajnie, przyda się. Dobra. Broń się.
Hemana mu się kończy. Mamy niebieściutkiego. Niebieściutki sobie z nimi radzi. Kisnir, chyba nie zwracałaś uwagi, co się tu działo przed chwilą. To on! Przyszedł nam pomóc! Diet! Dito Helm. Taito no Shisho. Ichigekiko. Zuibun to udega ii na. Okazuje się, że Diet jest nie tylko kapitalistycznym sklepikarzem. Trafi też skopać tyłki. No, nie ma simpaj, da. Ojcu, kota na lekcie, gata. Josai Abuka nie maga z tych taka simpaj zrona. Ole sama gagidzie, co szkundę kita jacrada. Ano kibo no kandy graje, a kona serdaro. Dlaczego? Moment. Dlaczego on celuje ze ślepego oka? Okej. Skedachi, arigato. Totemo dotsukatta yo. Sunao ja ne, aitsu to shigatte. Yoku dekita kamisama da. Diet, tak samo jak Avaro, ma moc do wyciągania niezbędnych narzędzi znikąd, kiedy są potrzebne. Nie, Kwan Diet. Kocha Shavaro tak samo jak Fia. Tylko w inny sposób. No, dobra, mamy nową postać. Na razie tego nie potrzebowaliśmy, ale zobaczymy. Oj, fajnie, mamy punkt. Dobra, Diet martwił się, co się z nami dzieje, dlatego ruszył nam pomóc. I dał, wziął ze sobą nowy łuk. Mechaniczny łuk. Ma lepsze obrażenia, nie daje bonusu do inteligencji, ale za to ma skill Snipe. Snipe ma zasięg 4. Dodatkowo dano chyba akcesorium. Warrior Medal? Nie. Zdawało się, że dał nam jakieś akcesorium, które zwiększy nam hit chance. O, jest. Sure Hit Bangle. Dobra.
Komu to dać, jeszcze się zastanowimy. Fia na razie jest trochę z tyłu. Za to diet. Akcesorium. Dobra, dajmy mu to. Dodatkowo tarcza. I ruszasz do walki. Dobra, Ranri się ruszyła? Już? Jeszcze nie. Dobra, niech się wycofa. Diet, diet. Dobra, diet. Ma tych monomanta, tak jak Avaro, więc również jest postacią bardzo przydatną do zwiedzania lochów, znajdowania rzeczy i wydobywania wszystko, co jest potrzebne. Ma Swift. Swift jest super skillem. 20% szansy na to, że poruszy, że po pierwszej akcji dostanie drugą akcję do wykonania. To jest ekstra. 20% szans to niby mało, ale wierzcie mi, bardzo często to się przydaje. Entire, Snipe to jest to, co Fia ma z tego nowego łuku. Po prostu większy zasięg. Jaki ma? Diet jest dziwną postacią, bo on jest tankiem zasięgowym. Ma dużo życia, dużo wytrzymałości, resistance również nie za duży. I dodatkowo ma dużo siły i potrafi trzepać całkiem nieźle na długie odległości. Więc to nam się przyda. Ten gość. Dobra, Ranri. Dobra, wykończ to. Nie wiem, jak to nietoperze dropią. Dropią skrzydła, nie skrzydła, pióra, ale okej. Dobra. Ty się ulecz. Kisnir, Mikiju i Fia. Dobra. Kisnir z przodu. Teraz tak, teraz Ior. 3 Earthstone. Ech. Dobra, diet. Dobra, jakby weszło mu Swift, to mógłby zacząć strzelać do nich. Teraz mogą... Oni mogą rzucić na nich chmurę. Ale okej, dobra. Ty odpocznij. Fia, niech się zrega. A Mikiju jest gotowa do walki. Dobra. Dobra, tego nie przewidziałem. Na szczęście diet ma tyle wytrzymałości, że śmieje im się w twarz. A to nazywa szatakiem. Dobra. Kisnir, jesteś w stanie go ściąć jednym atakiem? Jesteś. To zrób to. Ekstra. Trochę nas tutaj potruli, ale najważniejsi ludzie są ok. Ok, kolejny ten. Trzeba będzie się nim jakoś zająć. Diet. Czy chcemy, żeby ściągnął tego gościa? Czekaj, czy to jest ostatni? Tak, to jest ostatni, super. Jak jego ściągniemy, to przejmiemy kontrolę nad tym pomieszczeniem, co się przyda. Dobra, spróbuj go ściągnąć. Momencik. Musimy zobaczyć dietę w akcji na żywo. Diet jest zarąbisty. Dobra. Czy coś jeszcze więcej możemy zrobić? Możemy przywołać niebieskiego. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, i tak nie mógłby nic zrobić. Dobra. To idziemy po prostu. Broń się, Jor. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra.
Jakby co, możesz stąd strzelać. Kisnir. Ior. Mikiu. Fia, zostań z tyłu. Nie chcemy, żeby ktoś cię tu zaczął atakować. Możesz podleczyć trochę Mikiu. Możesz też przywołać niebieskiego. Może coś jeszcze chcemy? Może Ranri? Nie, już mamy limit punktów chyba. Ile Ranri kosztuje? 10, dobra, to na razie nic więcej nie przywołamy. Niestety ten duszek może nam trochę napruć. Diet ma również dużą odporność na Dark, co jest bardzo fajne. Dobra. Momencik, zobaczmy. Teraz masz hit 94. Wiedziałem, że Water Barrage ma taki duży szansę na trafienie. Masz dwa ataki. Ile to ma hapsów? Momencik. Czy to pozwoli ci mieć 100%? Tak, to pozwoli ci mieć 100%. To spróbujmy. Dobra. Swift? Okej, okay, nie. Dobra, potrzebujemy magika, żeby poradzić sobie z tym duszkiem. Ior, przyjdź do przodu. Już prawie ma wystarczająco siły, żeby przechodzić. Wow. Dwa obrażenia. Żeby przechodzić przez wytrzymałość duchów. Mikiu, zajmij się tym. Dobra, więc teraz tak. Kisnir tutaj. Czy to ktoś inny może zebrać? Zbierz. Dobra, przytrzymujmy tutaj pomieszczenie, żeby przypadkiem coś tu nie wleciało i nie zajęło nam go z powrotem. Tutaj mamy wyjście, ale chyba jeszcze tędy musimy się przejść. Jor, dobra, bierz to na klatę. Nic ci nie zrobi. O, tu już jest wyjście, dobra. Spróbuj go zabić. Reszta będzie szła w twoim kierunku. Diet. Jeszcze ani razu nie wszedł nam. Nie wszedł nam Swift. Zapomniałem o tym. Możesz go ściągnąć? Proszę. Ładnie. To teraz diet. Pozbiera smakołki. Fajnie, Swift. Wszedł. Kisnir. Ior. Ior przodem, Kisnir tutaj.
Diet będzie was ubezpieczał. Dobra, ty możesz sobie pójść na razie. Dobra. A, już nie ma potworów. Super. Pozbieramy jeszcze słodkości i zbieramy się. Subcio. ...96%. Ciekawe, czy to pomieszczenie. Brak reakcji w tym... Okej, co tutaj potrzebujesz? Dive, Flight albo Finice. Okej. Mikiu się tym zajmie jednak. Snir. Ciebie już w sumie nie potrzebujemy. Diet. 100%, okej. Coś jeszcze nam brakuje, jednego kamienia nie zebraliśmy gdzieś. Pewnie gdzieś na początku. Spróbujemy wycofać dieta, mamy misję. Tego na pewno nie spełnimy, okej. To spełnimy kolektor. Dobra, nie mamy misji na zebranie wszystkiego, ale... Co tutaj potrzebujemy? Flight. Więc tutaj się chyba i tak nie dostaniemy. Bo nie mamy nic, co by miało flight oraz otwieranie zamków. No chyba nie mamy tego, co nam daje flight, tego akcesorium. Search, grounded, mining, dive, barrel. Flight nie mamy, dobra. Nie możemy sobie póki co latać na życzenie. Dobra. Jor, tobie podziękujemy. Ty wasz klucz. Einstein 2, okej. Dobra, wycofam się. Przeskanuję jeszcze początek mapy dietem. Ponieważ chcemy zdobyć ten brakujący flamestone. A raczej ile, jeżeli jest szansa na flamestone, to chcemy mieć maksymalną szansę, że go wyciągniemy. Dobra. Przy okazji zapiszę sobie tą mapę, że tutaj potrzebujemy flight. Hot Waterfalls Flight. Dobra. Przynajmniej postać, która będzie miała zarówno flight oraz... Flight oraz otwieranie zamków. Na razie nic takiego nie mamy. Na razie tylko Yuiki u nas potrafią latać, a Yuiki nie otwierają zamków. Okej, dobra, tutaj nam brakowało. No i super. Dobra, myślałem, coś mi się zdawało, że to są trzy mapy, ale wychodzi na to, że tylko dwie.
Flame Stone i od razu 9. Super, jak tylko Avaro wróci, od razu upgrade'ujemy twierdzę. Ale zanim wróci... Niedobra Lisz. Dobra, pomińmy to, nic tu za bardzo nie będą ciekawego działali, ponieważ tylko Lisz po prostu dalej będzie próbowała swoich wdzięków używać na Avaro. Dobrze, że nie widzicie Lisz, ale dobrze, że widzicie Fiję. Okej. Fija, to nie tak jak myślisz. To nie jest tak, jak na to wygląda. Czekajcie. A, nie widzicie tekstu. Wybaczcie. Ja nie wiem, czy się cieszyć, czy być zazdrosna. Dzięki, Dog. Chyba na razie starczy. Tak, sztukę kłamania jak snut, jak na lorda opanowała świetnie. Myślę, że możemy jej za to piątkę wystawić, Lisz. してしまうんですのね。面白くないですわ。どうしてアバロをさらって無理やりに関係を持とうとしたの。あなたに話す必要があるのかしら。ヘバイ、サウェビジネス。本人の意思に反して誘惑したりして、ちゃんとした説明義務があると思う。アバロに迫った理由なんて決まっておりますわ。 この男にだから責任を取ってもらい、私は席を入れる。そうすれば、あの城塞はラウロそのものになりますわ。とにかく邪魔りし、とにかく邪魔。そして、城塞はインフルースを壊す兵器として活用させていただきます。つまり、城塞をインフルース王国との戦争に使うためにアバロと結婚しようとしたの。
きって気持ちがないのに、その人と結ばれようとしたの。行為は関係ありませんわ。元より貴族の婚姻とは、個人の意思より、O, tą lekcję również odebrała na piątkę, kurczę. Nawet nie musiała się zmuszać, to po prostu stwierdziła, że to naturalne, że arystokracja żeni się z potrzeby. Gniew i... Chyba jeszcze jej takiej nie widzieliśmy. No cóż, zawsze jest ten pierwszy raz. Diet chyba uwierzył. No cóż, wulkan złamał kontrakt. Myślę, że będziesz musiała go pozwać o to. Dadzą sobie radę, wie. Dobra, mamy awaro z powrotem. A, widzisz, Avaro, na chwilę zniknąłeś i wszystko idzie w cholerę. Avaro wie, że to nie jego wina, jest po prostu zażenowany tym, co tu się działo pod jego nieobecność. Avaro, zainan nie atta na. Masaka ore sama mo anna koukei ni tekuasu to wa omawanakatta na.
Czy on sobie żartuje teraz? Zawaro? Szkasz, ome. Mekasi no kiekajsin wa doko ni itta tte kanji da na. Neteru toki ni sarawareru nanza. Ki ga yurunderu shogo da. Mekasi no omae datta ra, sono mae ni kizuketa da. Tak, dlaczego nie czuwasz jak śpisz? Czego nie śpisz z otwartymi oczami? さて、 城塞の引き上げ作業に取り掛かるとしよう。 城塞は固定されてるから揺れようがね。 ってことは、 地面が揺れてんだな。 Biedne Lauruso. Dobra. Nic nie możemy z nim zrobić. Idziemy dalej. Na razie chyba ma dosłownie pełne ręce roboty. No to chyba normalne dla Fii. Wielkie wzburzenie moczy wyczuwasz. Sore, Lauroso no machi no hito ni wa kankei nai to omou. Tak, no, chcę pomóc kobiecie, która porwała Avaro. Avaro? Dobra. A czy nie mamy już 9, a czy mamy 8? Mamy 8,5. Dobra. Było dużo rozmowy. Po wyjściu z tunelu okazało się, że on prowadzi prosto do saun w pałacu Lish. Kiedy drużyna wyszła, okazało się tak, ciekawy widok. Lish nago tak molestowała Avaro. Kiedy Fia to zobaczyła, tak, rozdarły ją emocje. Z jednej strony była zadowolona, że
że Avaro tak chętnie wziął się do wykonywania jej zadania, żeby zaliczać inne baby na lewo i prawo, a z drugiej strony była zazdrosna. Potem się jednak dowiedziała, że Lish porwała Avaro wbrew jego woli, i się tak wkurzyła, że aż pobliski wulkan wybuchł. Fia mówiła, że to nie jej wina, że ona nie chciała, żeby wulkan wybuchł czy coś. W każdym razie Lish miała pełne ręce roboty, zaczęła organizować służby pomocnicze i tak dalej. I w tym czasie bohaterowie trzymchnęli z powrotem do twierdzy. W twierdzy Diet opierdzielił Avaro, że poczuł się zbyt bezpiecznie w tej twierdzy i dlatego dał się porwać. I że jeżeli w przyszłości chcą mieć szansę na pokój, muszą bardziej pilnować się oraz pilnować porządku w twierdzy. Potem Fia jeszcze powiedziała, że czuje bardzo duży lęk wydobywający się z Lauruso i chce im pomóc, kiedy tylko będzie mogła, bo jest dużo ludzi, którzy nie są nic nie zawinili w tej sytuacji i teraz ich życia są zagrożone z powodu wybuchu wulkanu. Dobra, to tyle. To był trochę dłuższy odcinek. Ale tak, niektóre mapy będą się stawać w tej grze coraz dłuższe i dłuższe, więc godzinne odcinki również będą coraz częstsze. Dobra, w następnym odcinku powinniśmy mieć dużo rzeczy do pogmerania w warsztacie, więc tym się zajmiemy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!